Cześć, dzisiaj będzie takie krótkie opowiadanie z wakacji. Mianowicie, kiedy byłam nad morzem, zdarzyło mi się rozmawiać z Niemcem i Szwedem na temat Europy, Unii Europejskiej, porządku światowego i tym podobnych. I chciałabym się z Państwem podzielić szczególnie tym, jak wyglądał punkt widzenia zwykłego Niemca. To było absolutnie szokujące dla Szweda i niezupełnie szokujące dla mnie. Z tego względu, że mamy jako Polacy historię taką, jaką mamy, więc nie budzi zdziwienia tego rodzaju podejście. Więc kiedy rozmawialiśmy właśnie o gospodarce, bo ci dwaj faceci studiują na Uniwersytecie Gdańskim właśnie jakiś kierunek podyplomowy, to po prostu rozmawialiśmy o gospodarce światowej, o tym, jak podrożała stal, ze względu na to, jakie przepisy wprowadził Trump, jak to wpłynęło na amerykańską gospodarkę, jak to wpłynęło na niemiecką i tym podobne, i tym podobne. No i zeszło właśnie na kwestię konkurencyjności Europy. I proszę sobie wyobrazić, że ów Niemiec, jego zdanie było bardzo jasne i bardzo szokujące właśnie dla Szweda, który absolutnie nie miał takich pomysłów, ani nie wyobrażał sobie, że można w ten sposób myśleć. Więc pomysł zwykłego Niemca był taki, że podobnie tak jak w wypadku Stanów Zjednoczonych i podobnie tak jak w przypadku Chin, jest potrzebny jakiś czynnik jednoczący Europę, tak żeby Europa jako całość mogła być konkurencyjna. I proszę sobie wyobrazić, że wedle Niemca tym czynnikiem jednoczącym był wspólny wróg. Jego zdaniem to, co się dzieje w tym momencie w Europie, to jest poszukiwanie wspólnego wroga, dzięki któremu Europa będzie mogła stać się imperium. Proszę pomyśleć o historii Niemiec. On tutaj się powoływał na właśnie kasus Niemiec i Bismarcka. Kiedy ja go zapytałam, czy zdaje sobie sprawę, co wynikało ze zjednoczenia Niemiec w taki, a nie inny sposób, z takich, a nie innych powodów i kto był tą siłą jednoczącą, facet w ogóle nie kojarzył czegoś takiego jak wojna francusko-pruska, ani jakoś niespecjalnie zareagował na to, że jednym z efektów takiej, a nie innej polityki zjednoczeniowej Niemiec była pierwsza wojna światowa. I co więcej, co było bardzo szokujące dla Niemca, a dla mnie nie, i dla państwa też nie powinno być, ten Niemiec wyraźnie akceptował cenę, jaką była pierwsza wojna światowa za zjednoczenie Niemiec. Więc proszę sobie pomyśleć, tak myślą zwykli Niemcy na temat tego, w jaki sposób sprawić, żeby Europa stała się potęgą. A proszę pamiętać, że Niemcy przewodzą w Unii Europejskiej. Na jakiego rodzaju przyszłość zgadzają się Niemcy, zwykli Niemcy? Nie ci, którzy rządzą. Ci, którzy rządzą, jest jasne, że muszą być bardziej zaawansowani w tego typu myśleniu. I teraz proszę pomyśleć sobie, że w przypadku tego rodzaju wojen Niemcy są w centrum, a na wojnach zwykle cierpią peryferia. I jeśli chodzi o Europę, to peryferia to jest rzecz jasna Europa Wschodnia. Proszę pamiętać o tym, że Niemcy maczali palce w wybuchu wojny w Jugosławii. My jesteśmy w podobnej pozycji jak to, co było kiedyś Jugosławią. Więc to jest materiał do przemyśleń dla Państwa. Jeśli znacie historię, znacie geografię, to wnioski płynące z tego, w jaki sposób myśli ten jeden zwykły, przykładowy Niemiec, będą bardzo interesujące. I to wszystko. Dziękuję.